Dorota to jedna z bardziej lubianych uczestniczek jubileuszowej edycji Rolnik Szuka Żony. Od niedawna jest aktywna w social mediach, gdzie właśnie urządziła sesję pytań i odpowiedzi. Dorota to sympatyczna blondynka, samodzielna mama kilkuletniego chłopca. Była kandydatką Waldka, kontrowersyjnego uczestnika 10. Edycji Rolnik Szuka Żony. W ostatnim odcinku rolnik pożegnał kobietę, by rozwijać bliższą znajomość z Ewą. Chociaż na tym polega formuła programu i obyło się bez niesnasek, to w chwili pożegnania wszyscy wpadli w małą histerię. Płakała cała trójka, ale trudno powiedzieć, z jakiego powodu. Gdy emocje już opadły, Dorota wróciła do swojego życia, zajmuje się synkiem i prowadzi instagramowe konto. Niedawno urządziła małą sesję pytań i odpowiedzi dla swoich nowych fanów. Oczywiście większość z nich chce wiedzieć co nieco o Waldku. Według niektórych rolnik jest krętaczem i byli ciekawi, jak Dorota zareagowała na to, co zobaczyła w TIF. Zaskakująca jest jej odpowiedź, bo kobieta broni rolnika, kto nie odwalił nic głupiego? Komu ani razu nie podwinęła się noga? Zapytuje retorycznie. Dalej opisuje Waldka, jakiego nie mieli okazji poznać widzowie Rolnik Szuka Żony. Mogę powiedzieć, że na pewno jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W TIF tego nie widać niestety. A co do wyboru to myślę, że to była ciężka decyzja do samego końca i podjął ją tak, jak na tamten moment czuł. A czy to była dobra decyzja, dowiemy się niebawem, w podobnym tajemniczym tonie wypowiada się na temat swoich losów. Na pytanie, czy sama znalazła drugą połówkę, odpowiada, że okaże się niebawem. Jesteście ciekawi, co wydarzyło się u Waldka? Finał Rolnik Szuka Żony już za 2 tygodnie.